Boska praprzyczyna. Dość intrygujący temat, jak na krótkie rozważanie. O co chodzi w boskiej praprzyczynie? Chodzi chyba o to, aby zrozumieć powiedzenie, które mistrz Eckhart użył, mówiąc o doświadczeniu mistycznym. Mówił, że doświadczył istoty będącej daleko poza wszelkimi formami. To życie w kontemplacji chrześcijańskiej. Aby móc zanurzyć się w kontemplacji, w duchowości, powinniśmy postarać się zrozumieć, co to takiego jest, co to takiego jest kontemplacja, co to jest duchowość. Powinniśmy zwrócić się ku naszemu stworzeniu, ku aktowi, w którym zostaliśmy przez Boga powołani do życia, bo tam ukryta jest możliwość doświadczenia pierwszej przyczyny, czyli Boga, tego, który jest poza wszelkimi formami. Początek życia duchowego jest zawsze o tyle trudny, gdyż rzadko potrafimy obrać punkt, od którego trzeba rozpocząć, a jako ludzie mamy potrzebę zaznaczania miejsc, od których zaczynamy i celu, do którego dążymy. Czyli musimy potrafić obrać punkt, od którego trzeba rozpocząć, a później w którym kierunku należy podążać. Te proste rzeczy, czyli spotkanie z własną naturą, w obecnym czasie jest dla nas nie do osiągnięcia bez treningu, bez ćwiczenia, bez modlitwy. Tak bardzo oddaliliśmy się od siebie samego, jesteśmy wyobcowani od nas samych, od naszej prawdziwej natury, od tego, kim jesteśmy. A kim jesteśmy? Księga Rodzaju, w której Bóg pokazuje nam obraz stworzenia. Nie traktujmy go dosłownie, że dokładnie tak się działo. Bóg używa dla nas ludzi chcących być blisko Niego, chcących kontemplować, chcących doświadczać duchowości na co dzień, aby zbliżyć się do swojego Boga. Potraktujmy to jako obraz prawdziwej naszej natury. Bóg pozostawia nam ślad, aby powiedzieć nam, w jaki sposób mamy dojść do spotkania z Nim. A więc na początku Bóg mówi, że wszystko, co stworzył, było dobre. A jak stwarzał? Jak stwarzał? Jakie kroki dokonywał, aby człowiek mógł zaistnieć i żyć? Żyjemy dzięki Słowu. Bo Bóg powiedział na początku, niech się stanie. I stało się wszystko to wraz z naszym ciałem, dzięki czemu możemy istnieć. A potem Bóg tchnął i ożywił człowieka, dał nam duszę. Tchnął w nasze nozdrza tchnienie życia. Biblia mówi, wskutek czego człowiek stał się istotą żywą. I tak dochodzimy do momentu dotknięcia naszej prawdziwej istoty. To słowo i oddech. I nic nie jest tak ważne w momencie chęci doświadczania duchowości, kontemplacji, jak głęboki wdech i wydech brany tu i teraz. Nic w tym momencie nie jest spychane przez nas na drugi plan. A uważność, która jest podstawą duchowości, za każdym razem powraca do oddechu. Liczy się tu, liczy się teraz, bo kontemplacja to droga mistyki chrześcijańskiej. Ona prowadzi nas do doświadczenia boskiej praprzyczyny. Do tego, co powiedział mistrz Eckhart, do istoty będącej daleko poza wszelkimi formami. To jakby bycie i ćwiczenie się w obecności w tu i teraz, w teraźniejszości życia. Praktyczne ćwiczenie kontemplacyjne opiera się na kilku rzeczach. Na formie siedzenia, w ciszy,
praktykowanej przez stulecia w mistyce chrześcijańskiej. A kolejny element to chodzenie, uważne chodzenie, dotykanie ziemi i dziękowanie Bogu za to, że dał nam taki dar. Rozmowy indywidualne, następna rzecz, modlitwa ciała i śpiewy recytacyjne. Można powiedzieć w chrześcijaństwie, w katolicyzmie brewiarz. To tak jakby zbudować sobie drogę do głębokiego wejścia w relacje z bezforemnym Bogiem. Nie z formą, ale z kimś, kto jest we mnie, kto przekroczył mnie, kto tchnął życie we mnie. To spotkanie z własnym oddechem w moim oddechu, w którym możemy doświadczyć Boga, Boga blisko nas. Aby jednak nie błądzić, potrzebne jest nam spotkanie z kimś, kto w duchowości doświadczył już więcej. Rozmowy z nim. Rozmowy, aby rozpoznać, czy to, co dzieje się ze mną, czy moje podejmowanie decyzji, czy bycie na takiej drodze jest drogą Boga. Myślę, że siedzenie, skupienie, oddech, uważność doprowadzą nas do duchowości, a duchowością jest sam Bóg, bo Bóg jest naszym logos, naszym słowem.